Słuchajcie, nie wiem, co teraz się dzieje, to jest dosyć improwizowane, ale postanowiłem, że wejdę na zajęcia do uczelni, bo zobaczyłem, że idzie grupa ludzi i chciałem zobaczyć, dokąd idą. No i się okazało, że idą na uczelnię, więc wyszło przy okazji, no zobaczyłem sobie, jak wygląda uczelnia w Georgii, w Atlancie, taka no w Stanach. You're better off still, okay? That's most straightforward. Thank you. A second approach, the same name, okay? So all of those would be zero. You would have no revenue, and you would have no variable manufacturing cost. And then the fixed cost allocated to common cost, okay? So you do recall, okay? Even if you drop it, the equipment has no resale value, or so is a common cost. The experts make the parts, manufacturers. The company make the offer, the 20,000 parts that they need for the factory, no resale. Becca. Może jeszcze uda się na jakieś inne zajęcia wejść, bo tam. Tak samo jak wszędzie indziej, w zasadzie, może trochę bardziej tak nowocześnie, świeżo, ale u nas też są spoko uczelnie. Widać, że z komputerami wjeżdżają, dużo siedzą na, że automatycznie już noszą kompy. Ale jak byłem na wymianie studenckiej w Southampton w UK, to było bardzo podobnie. Ale mam, kurde, zawalony nos, nie wiem. Gdzie ja wyszedłem? Miasto opuszczam, jestem na przedmieściach. To jest kampus studencki. O kurde. No film normalnie, muza, wielki budynek. I'll be here for like 3 weeks, so I'm looking for something interesting to do. I don't want to sit on my ass. Ile miejsca oni tutaj mają? Masakra. Got any consoles? No. PlayStation? Oh shit, I missed it. Ominąłem największą. Nie, ominąłem imprezkę. Chciałbym wam pokazać imprezę, ale mówią, że ominąłem właśnie, nie? There's 32 fraternities on campus. Oh, okay. So buildings, fraternities, buildings. But we have about 70. People in ours. Okay, who are members. That's a lot. That's a big team. Mm-hmm. You guys play any games or something? Yeah, we do intramural sports together. So we play like football and softball. What is it? Yeah, whiskey, 40. No, that's a lot. That's plenty. That was left over from our last party. Wszystko, co zostało z jednej imprezy, nie? Łóżko. No spoko, nie? Czapeczki. That's cool. Bud Light. Yeah, nice. Got it. We have a personal chef here that just cooks for all of us, and everybody gets on a meal plan and pays accordingly for that. So we have lunch and dinner at the house every day during the week. I mean, it looks like trashy, but it has it is a fraternity. It has a good vibe. I mean, people don't clean up a whole lot. Yeah. Zobaczymy, jak wygląda akademik taki studencki. Drzwi, tarararara. Wejście. Cyk, pyk. That's not that small. Yeah. All scratched up couch. Probably comfortable. It's definitely that's cool. Comfortable. Taka deska sobie, miejsce do nauki, co? What is this, like a big porch? Wyobrażacie sobie, co tutaj się dzieje, jakby... Co studenci tu robią? Ja nie wiem, no... No, to jest klub w domu, jakby. Klub po prostu w miejscu, gdzie mieszkacie. Idziecie 3 metry obok, imprezujecie i wracacie zaraz do pokoju spać. Grubo tu musi być i wygląda jak tu, no nie wiem. Ja nie wiem, czy bym przeżył w takim czymś. No i kurde, to jest po prostu American Pie, no jak z filmu. To jest najbardziej, co mogłem znaleźć, najbardziej filmowego, nie? I teraz idę z kamerą, patrzcie, zaraz zahaczą nas ludzie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Yo, what's up? Yeah, you're in the video, right? That's it. Powiedzieli mi, że tam na dole jest budynek, jakby mają różne kampusy, różne frakcje, kurczę, no takie brotherhoody. Fraternity, czyli kurczę, domy studenckie. Każdy ma inne zainteresowania i jest jeden, który się takich... Jeden należy do sportowców, jest oblegany przez ludzi zainteresowanych sportem, więc idę tam, zobaczę, może jakieś wyzwanie im rzucę. What's up? Hey, my name is Adam. Connor.
I don't know what's, because you guys got different names, but the first fraternity house I went into was on the left, like right after, across the bridge, mm-hmm. on the left. Here, you want to walk around real quick? Sure, give you a quick tour. Drugi fraternity house, nie wiem jak powiedzieć fraternity house po polsku, ale wchodzimy do drugiego, całkiem spoko, ten wygląda trochę inaczej, bardziej solidnie, w innym stylu, ale zobaczymy, pewnie w środku też burdel. So this is like our commons area, so we'll eat food here and have parties, usually we'll have, you know, tables over there, and chairs set up here for watching TV. It gets a little messy sometimes, but you know, it's really clean. Game of Thrones came on. I saw the Game of Thrones. So we watched yeah. it over here. Patrzcie, w ogóle kanapy jak rozłożone, normalnie kino zrobione. Elegancko, sofa każda inna. Klimat tu jest, to jest, no nie żebym, ja nie jestem typem imprezowicza, nie? To nie, dla mnie to nie jest coś takiego, wiecie, ja się jaram jakby, bo też pierwszy raz w życiu widzę, jak wygląda życie, co robią studenci, no nie wiem, to jest naprawdę, to co na filmach się dzieje, to widać, to jest prawda, to jest, to się nie bierze, to nie jest wyssane z palca, naprawdę tutaj wygląda jakby sobie szaleli, nie? YouTuber. No, I'm just kidding. I'm my name is Adam. Hi, how you doing? Like, hey, all good. What are you guys doing over here? Okay, I should guess. I'm an engineer. So yeah, go ahead. Is that supposed to level itself? Are you making a drone or something? That's one part of it, not a drone. You can tell us a number and we will make the ball go there by itself. Oh, nice. The bars and everything. Nice. The ceiling's enough, a little low. Yeah, do it here. Ta maszyna ma za zadanie wyrównać, wypoziomować piłkę, kula. Jeżeli kula spłynie w lewo, to jeden silnik będzie szybciej się obracał i wszystko będzie wypoziomowane. 3, 2, 1, go. 2,5. Nice, very good job. A patrzcie, idzie linia sinusoidalna. Zobaczycie jak to wygląda, lekcja automatyki. Jak krzyczę, mam nadzieję, że mikrofon wyrabia. No, trochę studenckiego życia posmakowane. Wszystko. Yeah, yeah, that's awesome, dude. Like every, I should like, I feel like I should visit every single fraternity. Like this. I'll be a little bit different. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Here, let me get your YouTube channel name so we can see it when this comes out. AJ, the Polish American. The last one on the left. So right. Okay, the last one on the left. Take stairs, and it'll be the right one, the one right there. Okay, will do. W komentarzu za każdym razem hashtag pocztówka i może wygracie pocztówkę. Za każdym razem każdy film dwie osoby wygrywają. Adam, nice to meet you. So, long story short, I'm a European. I just got here. Gotcha. I'm a YouTuber. I'm walking around. I happen to find a student campus. Yeah. Chyba znaleźliśmy odpowiedni budynek. Już jak widzicie, jeden gości przypakowany. Więc zobaczymy, może kogoś na jakieś wyzwanie wyciągniemy, coś porobimy, ale myślę, że to jest miejsce, do którego właśnie chciałem się udać. So, how you doing? We're good. Adam, it's pleasure. So you guys set up your own boxing matches? Yeah, yeah. When is the next one? It's gonna be this Friday. Kurde, sami sobie ustawiają te walki bokserskie. W kolejny, w nadchodzący piątek będzie, no a dzisiaj jest wtorek, więc jeszcze trochę do tego. This is Adam. What's up? Adam, pleasure. Dude. He asked where like people in the fitness are, and they pointed into this house. Yeah. I think that's the right place. Yeah. Debating channel. Do you do like calisthenics or? Yeah. Okay. Like a handstand, probably a backflip. Don't know about now because I just got like past 100 kilograms, which is 220. Yes. I keep listening to your voice, and you kind of sound like the Punisher from. Yeah. Like Frank. Frank Castle. This is exactly accent z tego. Jak oglądaliście Punishera, to Frank Castle miał taki głos. You even look, you know, like the black hair. You could play the Punisher. Cole's gonna be mad. Cole's gonna be so mad.
go with student aesthetics. Good, kiss the good life. Średnio mi idzie, trafiłem dwa razy. Ale na dzisiaj wystarczy, a może jeszcze chłopaki mnie później nauczą. Na mega, słuchajcie, to jest to, nie boicie się, gdziekolwiek przyjeżdżacie, idziecie na miasto. Zobaczcie, jak to się, ten dzień się zaczął. Wyszedłem, patrzę, idą studenci, mówię, kurde, dokąd oni idą? Pójdę za nimi, idę za studentami, trafiam na szkołę, wbijam się na wykład, wychodzę z wykładu, idę w kierunku, nie wiem jakim, idę sobie dalej, trafiam na kampus studencki, wchodzę do domu studenckiego, pierwszego, drugiego, trzeciego. Już poznałem 10 osób, z którymi będę miał co robić. Kurde, mega. I jaki klimat. I o to mi chodziło w tych... No i kto wam pokaże taki klimat amerykański? No nic, kurde, bro. Mówię do gościa, że weź, no nie uderzaj go, nie machaj, nie ruszaj się, to nic ci się nie stanie. Zaraz podleciał mi pod mordę, od razu mi podleciał, się zesrałem, aż krzyknąłem jak dziewczynka. Żarcie płacą miesięcznie, dzisiaj mają żeberka, kukurydzę. Ja już nie będę tego jadł, bo trochę mi głupio, ale zawijam się stąd. Widzicie, jak to wygląda. Pleasure. Well, see you soon. America for subscribers. Like, comment and subscribe down below. Mega klimat, no podoba, no jestem dobrze. Już mi się podoba ten wyjazd, była warto. Czasem wystarczy skręcić w lewo zamiast iść prosto.